Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj Lord i witam was w kolejnym odcinku serii Więc Dowódcy. Dzisiaj bohaterem naszego odcinka będzie Scypion Afrykański Starszy. Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy, który urodził się w 236 w tym roku przed naszą erą w Rzymie, a zmarł w 183 przed naszą erą w Liternum. Wódz rzymski z okresu II wojny punickiej. Odsyłam was do filmu o tym. Wycierzył Hannibala, o którym będzie kolejny odcinek Bitwy pod Zamą. Dwukrotny konsul Republiki Rzymskiej. Był synem Korneliusza Scypiona i plebejki Pomponii, fajne imię, a wywodził się z patrycjuszowskiego rodu o militarnych tradycjach. Jego dziadek, ojciec i stryje brali udział w I wojnie punickiej. Natomiast, cóż, zaczytywał się w historiach największych helleńskich wodzów: Aleksander Wielki, Epaminondas, Pyrrhus, Ksenofon. O jednym z nich był poprzedni odcinek, o Aleksandrze Wielkim, także odsyłam was do niego. Także wodzów perskich, Dariusza, Xerxes. O nich planuję osobny odcinek poza tym. W roku 218, pomimo młodego wieku, uczestniczył już w bitwie nad rzeką Ticinus jako dowódca oddziału jazdy. Był jakby, jak to powiedzieć, nie było przypadkiem, że młody Scypion w roku następnym otrzymał naczelne dowództwo. Udał się na Półwysep Iberyjski, czyli dzisiejsza Hiszpania, Portugalia. Zastąpił potrzebnego w Italii Gajusza Klaudiusza Nerona. Bynajmniej nie jest to Neron, ten, o którym tyle słyszeliśmy, to jest cesarz. Z jego zadaniami były odzyskać tereny i nie dopuścić, by Hasdrubal Barkas dołączył z wojskiem do brata w Italii. Między innymi dzięki niemu, to już przejdźmy do ogólnie, zabezpieczył Hiszpanię właśnie w kampanii hiszpańskiej. Kampanii afrykańskiej natomiast zdesantował się dopiero, gdy udzielono mu zezwolenia na nowe zaciągi. Według Appiana Scypion wyruszył na 52 okrętach wojennych, 4 kluk transportowych, dodatkowo towarzyszyła mu duża liczba mniejszych jednostek. Dysponował około 16 tysiącami piechoty, 1600 jazdy. Ostatecznie w 204 przed naszą erą wylądował pod Utyką i przystąpił do oblężenia miasta. Nie zdobył go, lecz przyłączył się do niego numidyjski książę Mesmista, który przed przybyciem Scypiona prowadzi wojnę z Kartagińczykami. Doszło do decydującego starcia, jednak armia Scypiona liczyła już 25 tysięcy piechoty plus jazda numidyjska, która wcześniej
walczyła zazwyczaj po stronie Kartaginy. Oczywiście wygrał po bitwie pod Zamą i zwyciężył tam Hannibal. W latach 204 i 194 przed naszą erą oczywiście był konsulem, a w 199 przed naszą erą cenzorem. Chodzi w skład tak zwanej komisji rzymskiej. A w Efezie spotkał się z Hannibalem. Miał żonę i potomstwo, a jego bodajże, już wymienię, Publiusz, Lucjusz, Kornelia Afrykańska starsza, która była żoną Publiusza Korneliusza Scypiona Nasica Corculocum, Kornelia Afrykańska młodsza, która była matką Tyberiusza i Gajusza Garków. Przepraszam, lodówka w tle. Dlatego go zakończymy my ten odcinek. Jak zwykle wszystko macie w opisie, to co było potrzebne, to czego nie dodałem. A was proszę o lajka, suba czy komentarz. Cześć!